Małgorzata Parys, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Sensacja z udziałem piłkarek ręcznych Zagłębia Lubin. Mistrzynie Polski w szóstej kolejce fazy grupowej Ligi Europejskiej wygrały na wyjeździe z francuskim Nantes 28-27, eliminując tym samym obrończynię trofeum z dalszej rywalizacji. Lubinianki wciąż osłabione, ale nadal niezwykle waleczne. Miedziowe dały z siebie nie 100, a 200% i chociaż były skazywane na pożarcie, postawiły się utytułowanej francuskiej ekipie, notując tym samym historyczne zwycięstwo w rozgrywkach fazy grupowej EHF Ligi Europejskiej i to zwycięstwo z tak silnym rywalem. Jestem niesamowicie szczęśliwy, dziewczyny też dały z siebie dzisiaj wszystko. Chciałem zwrócić uwagę, że po chorobie walczyły do końca, naprawdę zostawiliśmy tu niesamowite wrażenie w Nantes. Dwa punkty cieszą na terenie francuskim, ale naprawdę chciałbym podkreślić, poza wynikiem, niesamowicie ambitną i waleczną drużynę. Dziewczyny walczyły, jestem pełen szacunku. Po rozgrywkach pucharowych czas na PGNiG Superligę Kobiet. Już w najbliższą sobotę mistrzynie Polski czeka szlagierowe starcie z odwiecznym rywalem z Lublina. Wyjazdowy mecz w hali Globus odbędzie się 26 lutego o godzinie 17:30. Piłkarze ręczni Zagłębia Lubin byli bardzo blisko sprawienia niespodzianki w Puławach. Ostatecznie mecz 16 serii PGNiG Superligi wygrały miejscowe Azoty 32-31. To był bez wątpienia najlepszy mecz miedziowych w tym roku. Zagłębie nie przestraszyło się dużo wyżej notowanych rywali i walczyło z głównym kandydatem do brązowego medalu jak równy z równym, prowadząc przez większość spotkania. Niezwykle emocjonującą końcówkę lepiej rozegrali doświadczeni rywale i to oni cieszyli się z kompletu punktów. Na pewno bardzo ciężki mecz, ale to co powiedziałem chłopakom w szatni. Wolę, jak gramy bardzo brzydko i wygrywamy, niż pięknie jak z Kielcami i Płockimi przegrywamy. Myślę, że dzisiaj los nam po prostu oddał to, co zabrał w Płocku i już, no, trzeba odsapnąć, mamy cały tydzień do przygotowania się do meczu w Głogowie. Nie da się całej rundy grać na jednym poziomie. Graliśmy 4 mecze na wyjazdach, zagraliśmy bardzo dobrze, a teraz przyszedł kryzys. Całe szczęście, że przyszedł w domu, bo myślę, że gdybyśmy dzisiaj zagrali na wyjeździe, to przy takiej dyspozycji no, nie byłoby nawet jednego oczka, ale taki jest sport i myślę, że należy się cieszyć z 3 punktów, bo nie zawsze da się przekonująco wygrać. Zagłębie Lubin było bardzo blisko sprawienia nie lada niespodzianki, jaką byłoby zdobycie punktów z faworyzowanymi Azotami Puławy. Dobra gra i waleczność nie wystarczyły. Spotkanie zakończyło się jednobramkową porażką miedziowych. Bardzo mieszane uczucia. Jako trener, jako zespół mamy, ponieważ z jednej strony jestem dumny z chłopaków, że zagraliśmy bardzo dobre zawody. Z drugiej strony, może powiem zbyt prosto, ale szlak mnie trafia, że to jest następny mecz, gdzie nie udaje nam się, czy nie wypracowaliśmy sobie takiej przewagi, żeby te punkty były dla nas. Nie ukrywam, że w sytuacji, w której się znajdujemy, każdy punkt jest na wagę złota. Dzisiaj te 3 na pewno były do zrobienia. Za tydzień mamy bardzo ważne zawody, tak jak za 2 tygodnie, za 3 tygodnie i tak dalej. I już myślami pewnie jesteśmy, niestety już musimy być przy zespole z Piotrkowa. Kolejnym rywalem miedziowych będzie piotrkowianin Piotrków Trybunalski. Długo musieli czekać kibice i piłkarze KGHM Zagłębia Lubin na zwycięstwo swojej drużyny. Miedziowi pokonali na własnym stadionie Wisłę Płock 3-1. W porównaniu do poprzednich spotkań w drużynie miedziowych zaszło kilka zmian w wyjściowym składzie. Między innymi w bramce pojawił się Kasper Bieszczat, a w środku pola cofnięty z wypożyczenia Koki Hinokio. Zwycięstwo i nieocenione, ale można powiedzieć, że od początku podobała mi się moja drużyna, z jaką energią weszła w to spotkanie, jak się przedstawiała i mimo nawet niekorzystnego wyniku i tej bramce, którą szybko straciliśmy, to nasze nastawienie się nie zmieniło. My cały czas parliśmy do przodu, chcieliśmy grać, nie podłamała nas ta bramka. Wprost przeciwnie, to świadczy o takiej sile mentalnej zespołu i za to stworzyliśmy dzisiaj naprawdę prawdziwą drużynę i można powiedzieć dopiero w końcówce trochę też wynikało to z tego, że opadliśmy z sił, bo gonienie tego wyniku kosztowało nas naprawdę ogromną ilość sił, ale
ale jestem zadowolony, bo wykorzystaliśmy też nasz plan. Wiedzieliśmy, że grając w takim diamencie w rąbie w Wisła Płock, no, ma mocny środek pola i staraliśmy się to niwelować. To zwycięstwo ma wielkie znaczenie w walce o utrzymanie, a także przed derbowym pojedynkiem ze Śląskiem Wrocław, który odbędzie się w niedzielę 27 lutego o godzinie 17:30 we Wrocławiu. Dwa punkty zgarnęli siatkarze Kuprum Lubin w rozegranym spotkaniu 21. kolejki plus ligi we własnej hali. W ten sposób Miedziowi zrewanżowali się Luk Lublin za porażkę na ich terenie. Zarówno miedziowa ekipa, jak i drużyna z województwa lubelskiego zaaplikowała kibicom niesamowite emocje przez 5 setów. Jak podkreślali przed meczem lubinianie, można było spodziewać się podobnego scenariusza z Lublina. Ostatecznie Kuprum zwyciężyło 3-2, rewanżując się rywalom za porażkę na ich parkiecie. Chcieliśmy wygrać, bo wiadomo, że punkty nam są potrzebne do tabeli, ale no gdzieś tam chwały nam nie przynosi raczej ten 5. set. Generalnie wydaje mi się, że ta ostatnia piłka tego meczu to było podsumowanie takie trochę tego 5. seta mimo wszystko, ale no cieszymy się bardzo, że zdobyliśmy te punkty, no bo one są potrzebne, tak jak już wspomniałem. No i wygraliśmy tutaj u siebie na hali i to też dla nas i dla kibiców, którzy tutaj nas wspierają, to jest bardzo ważne. Jesteśmy znanym zespołem z tego, że więcej na pewno bronimy niż blokujemy i ta blokobrona dzisiaj to na pewno działało i dzięki temu mieliśmy kontrataki na swojej stronie, chociaż mimo wszystko jesteśmy więcej, na pewno o połowę więcej tych kontrataków jeszcze skończyć. Spodziewałem się zaciętego spotkania, chociaż przyznam szczerze, że nie aż tak. No szkoda, że nie uda nam się stąd wywieźć zwycięstwa i troszeczkę większej zdobyczy punktowej, szczególnie, że tam w dole tabeli rzeczywiście jest ścisk i każdy punkt może być na wagę złota. Kolejnym rywalem siatkarzy Kuprum Lubin będzie zespół Projektu Warszawa. I to już wszystko w informacjach sportowych. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.